Liczymy od 10 tradycyjnie do 0. Proszę sędzia główny, da wam znać trąbką, jak już będzie 1-0 start, tak? Proszę państwa, liczymy. 10. Dwadzieścia pięć sztafet, wszyscy pobiegli razem i wszelkie wątpliwości za chwilę zostaną rozwiązane, mam nadzieję. Mocna ula! Dla dziewcząt, dla chłopców, wszystkich szkół, gmin, które przystąpiły, skorzystały z naszego zaproszenia, a są to gminy Żukowice, Jeszmanowa i Kotra. Dawaj, dawaj, Tomek, a także są mistrzostwa Boga. Dawaj, dawaj, Kotra, na maksa idzie! Bardzo proszę. Dotyka, jeden na dotyka, podaje rękę, podaje rękę. Przechodzimy. To jest właśnie i opiekunowie. Proszę państwa, ustawiamy litery C, litery C stoi. Raz, dwa, swoim ludziom. Zobaczycie, jak fajnie to będzie. Litera C. Stańcie tutaj. Wszystkie litery C. Płotły, płotły. Informacje. Znana nasza maratonka mówi wszędzie i tak dalej. Bo teraz przechodzą zawodnicy i wychodzą. Gonisz, gonisz do końca, mocno, dawaj, dawaj, dawaj. Słuchajcie, patrz. Finiszuj już, dawaj. Pod nogi. 555 metrów. Proszę państwa, ja wcześniej w salce, właśnie te długie dawaj, salce, dawaj, Dawid, mocno! 195 metrów. Biegu francuskich pewnie podzielą. Patrzcie teraz te dwa wieczorowe. Siedzą dwa do końca. Uczą się być małości odpali jednego słońca. Krzysztof Jelen. On w trakcie jednego z treningów tutaj na trasach biegu już pod wpływem własnych przeżyć i tych emocji, które towarzyszą każdemu z uczestników. Proszę państwa! Janusz, jeśli mogę dwa słowa, to jest jakby to, co otrzymuje Krzysztof. Oczywiście my próbujemy doskonalić każde nasze wspólne innowacje. Będzie miał swój wynik indywidualny i drużynowy. To jest poproszę. W trasie, a przypomnę, że wystartowało 25 sztafet, że w każdej sztafecie jest 8 zmian litery od A do H. Proszę państwa, mistrzostwa sztafet szkół powiatu głogowskiego, gmin organizatorów zawodów sportowych, bo one w sposób naturalny kończą sezon lekarski, sezon sportowy czy sezon rekreacyjny. Wymaga motywowania, zwłaszcza kiedy konkuruje się. Dawaj, Emila! Jest drużyna szpiku. Dawaj, dawaj, Krzysiu! Dawaj, Krzysiu! I jej zarazem, żeby państwo spotkać się dużo zawodów. Trzeba i goni. Będziemy oglądać, bo ten sędziowie wszystkie przeliczą wyniki. Ustalone zostały kategorie przeliczone przez organizatora. I około godziny 13:30. Więc już niedługo będzie litera G, już się szykuje. Niektórzy z literą G. A potem litera H, czyli ostatni uczestnik sztafety. Ósmy to dostosowany, tak zwany pomiar elektroniczny przebiegu, czyli tutaj rejestruje właśnie swój pomiar czasu. Na mecie również to jest. Dawaj, dawaj, Janek, mocno! Dawaj, dawaj, mocno! Ale ja słucham uważnie nauczyciela. Mały problem, coś się stało, procesor nam się prawdopodobnie spalił, jeśli chodzi o telewizję. Specjalna ekipa, gdyby to bardzo.
wielkie emocje towarzyszą tym ostatnim metrom. Każdy sztafet, a przypominam, na starcie stanęło... Jeśli macie na numerach, jeśli się przygotowują, to jest 12G, a więc przedostatnia zmiana. 6G już pobiegło. Już mamy 13K, a więc to jest prawdopodobnie pierwszy uczestnik, który zakończy swoje zmagania. I to jest właśnie to, co pozwala nam szybkie, sprawne zorganizowanie i my się też tego uczymy. Myślę, że uczniowie... Ten człowiek, jego nazwisko też jest znane w Głogowie, a stoi obok mnie. Jerzy Górski, wielkie brawa! Drodzy Państwo,